W jednej z kamienic na terenie Jawora doszło do awantury. Kobieta zadzwoniła na policję. Skierowani na miejsce policjanci ustalili z pokrzywdzoną, iż jej brat, 39-letni mieszkaniec Jawora, był w stosunku do niej agresywny, wypowiadał groźby karalne pozbawienia życia, które wzbudziły u pokrzywdzonej realną obawę, iż zostaną spełnione. Kobieta poinformowała policjantów, że jej brat był w przeszłości karany za tego typu przestępstwo i odbywał karę w więzieniu. Jaworscy policjanci natychmiast zatrzymali mężczyznę. W trakcie przeszukania 39-latka policjanci w kieszeni jego spodni ujawnili foliowe opakowanie, aluminiowe opakowanie z zawartością białego proszku. Wstępne badanie tej substancji wykazało, iż jest to metamfetamina. Mężczyzna usłyszał zarzuty za to, że groził swojej siostrze, że ją zabije, trafił do aresztu tymczasowego na 2 miesiące. Ponieważ 39-latek dopuścił się gróźb w warunkach recydywy, może trafić do więzienia nawet na 4,5 roku.